Cena doskonałości. Występują: kolejna na równoważni Lydia Charles, wynik 7,5 punktu. Marla Crouches w ćwiczeniach wolnych. Muzyka. Wysokie noty dla Marli, 8,5. Skoku przez konia Grace Vincent. Wynik 8,6. Zdjęcia. Byłaś świetna. To nasza gwiazda. Muszę lecieć na zajęcia. Zadzwonię. Jeszcze kilka medali nie zmieszczą się w domu. Andy, dobrze ci poszło. Pamiętacie trenera Blaira? Scenariusz. Miło pana widzieć. Fajnie, że zadzwoniłaś. Dzwoniła do pana? Jestem gotowa się przenieść, żeby przygotować się do Igrzysk Olimpijskich. Do Igrzysk? Jest świetna. Powinna pójść dalej. Przyjedźcie do Seattle. Zobaczycie, jak to u mnie wygląda. Seattle? Nie zaszkodzi pojechać. Proszę. Zgoda. Reżyseria. Bez ciebie nigdy w życiu nie będę cheerleaderką. Holly? Przy tobie nie zauważą, że jestem fajtłapą. Nie jesteś fajtłapą. Nie dam rady jednocześnie pojechać do Seattle i występować. Dopiero co się widzieliście. I tak się stęskniłem. Dzięki za ściągę na biolo. Jesteś genialna. Po co jedziesz do Seattle? Nie chcę zapeszyć, ale... Kojarzycie trenera Davida Blaira? Znam to nazwisko. 5 jego dziewczyn zdobyło olimpijskie złoto. Leslie Reynolds, Stephanie Lamai. Masz szansę pojechać na igrzyska? Nie powiedziałabyś nam? Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Na razie cicho sza. Zrobię wszystko, żeby zjawić się na próbie. Proste nogi, jeszcze raz. Zaznacz stopy. Leslie, do roboty. Odpręż się, palce ściągnięte. Na drążku jest Leslie Reynolds. Jest wyższa niż myślałam. Wspaniała. Dobrze i w górę. Wyglądasz tak samo, jasne. O to chodziło. Powtórka. Zadowolona? Podobało ci się? Jeszcze raz. Zapraszam.
Jak podróż? Krótka. Nie jest aż tak daleko. Wszystkie dziewczyny pojadą na igrzyska? Marzą o tym. Leslie? Tylko 6 dziewcząt w kraju ma szansę. Chciałabyś? Oczywiście. Leslie chce ci kogoś przedstawić. Andy Bradley, a to jest Leslie Reynolds. Przepraszam, nie szkodzi. Prawda, że to najlepsze miejsce, by trenować, o ile marzy się o złocie? Złoto jest fajniejsze od srebra i brązu. Na razie. Andy da sobie radę, ale wszyscy musicie się w to zaangażować. Trening Andy oznacza wyrzeczenia dla każdego z was. Jeśli chodzi o ciebie, to zabawa zamieni się w prawdziwy interes. Trening jest wyczerpujący. Ile godzin ćwiczysz? 30 tygodniowo, a 40? Dam radę. Nie ma wyjścia. Kawa? Czarna. Co ze szkołą? Wasz wybór. Większość dziewcząt ma indywidualne nauczanie. To pewnie drogie. Uważaj na kalorie. Dość drogie. Nauka u mnie oznacza rezygnację z przyjemności i więcej pracy. Większe zaangażowanie i koszty. Jakiego rzędu? 20-25 tysięcy dolarów rocznie. Damy radę. Większość dziewcząt otrzymuje stypendia. Bywa, że dostają specjalne zapomogi. Macie czas, żeby się zastanowić. Przemyślimy to. Oczywiście. Decyzja na pewno nie jest łatwa. Jednak byłoby szkoda zmarnować taki talent. Nieważne, co ja myślę. Państwo są rodzicami. Andy będzie tu mile widziana. Gotowe? 3, 2, 1, start. Dzięki. To było to. Andy nie przyszła. Byłaś świetna. Na początku kiepsko mi szło. Plan był taki, że miałam zatańczyć z Andy. Podejdźcie. Zważywszy, że wszystkie nie mogą zatańczyć, dokonam szybkiej selekcji. Wybieram Jennifer Tweedy i Holly Simmons. Gratuluję. Cześć wam. Na lotnisku był straszny tłok. Wybrała mnie. Będę cheerleaderką. Super. Jak ci poszło? W porządku. To znaczy? Mam szansę przygotowania się do igrzysk. Fantastycznie. A ja drżę z emocji, że będę cheerleaderką. Przecież o tym marzyłaś. Idziemy świętować? Jasne. Tak się cieszę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Powiedzmy, że jej się uda, że osiągnie wszystko, czego pragnie. Co dalej? To ci nie wystarczy? W wieku 18 lat osiągnie szczyt marzeń. Andy kocha gimnastykę i rywalizację. Na swoim poziomie. To ważna część jej życia, ale nie jedyna. Jest doskonałą uczennicą, ma poukładane w głowie. Uważam, że powinniśmy ją wspierać. Wiecie, że w Seattle funkcjonuje podziemne miasto? Można wybrać się na wycieczkę. Jesteś pewna, że tego chcesz? Tak. To oznacza dłuższe treningi, nieustanne kontuzje i urazy. Sukcesy. Pamiętasz, co powiedziałam, kiedy nauczycielka w pierwszej klasie spytała, kim będę w przyszłości? Astronautą. Olimpijką. I nic się nie zmieniło. Miło z waszej strony. Nie wyjechałabyś bez pożegnania. Jasne.
Będziemy za tobą tęsknić. Myślisz, że ja nie? Zabieramy się za ciasto. Podzielę się z tobą. Nie jestem głodna. Pewnie z emocji. Przecież uwielbiasz lukier. Nie trafiłaś na olimpiadę, a już jesteś na diecie? Chcesz? Jest twój. Pójdę po swój kawałek. Myślisz, że jestem gruba? Żartujesz sobie? Jesteś idealna. Smakowicie wygląda. Na razie. Plan jest taki. Codziennie będziemy dzwonić. Co najmniej. I pisać listy. Będę tęsknił. W weekendy będziemy razem. Podziękowałam ci już za przyjęcie? Podziękowałaś. Nic się nie zmieni, obiecuję. Mam nadzieję, że to ostatnie. Nie mamy już miejsca. Będzie dobrze. Nie jestem pewna. Jedna pensja mniej, drugie mieszkanie na głowie, mniej pieniędzy i wyższe wydatki. Coś tu nie gra. Dla mnie to też trudne. Chciałbym móc przenieść swoją firmę. Ona bardzo tego chce, więc jakoś damy radę. Kochanie, może coś zamówimy? Chińskie żarcie? Spring rolls, krewetki i brokuły. Kilka informacji, zanim w Seattle zacznie się weekend. Jesteśmy. Pa. Powodzenia na interwiu. Dawno na żadnym nie byłam. Czuję się jak dziecko. Ja też. Bardzo śmieszne. O wszystkim musisz mi opowiedzieć. Dobrze. Powodzenia. Tobie też. Cześć. Andy, prawda? Tak. Zdecydowałaś się? Tak. Witaj w piekle. Cześć. Wybierz, którą chcesz. Jestem Kate. Andy. Długo ćwiczysz u Blaira? Nazywamy go David. Pracujemy od kilku lat i przeszłam do juniorów. Gratuluję.
Ja tobie też. Na kolana. Od operacji cały czas bolą. Trener mówi, że muszę przez to przejść. Bo to nie jego kolana. Rada od serca. Zdejmij bluzę. Dlaczego? Trenerskie upokorzenie na rozgrzewkę. Co to takiego? Coś głupiego, do czego szybko przywykniesz. Pospieszcie się. Na matę. Brenda, jedna z trenerek. Bywam również pielęgniarką i spowiednikiem. W razie problemów, zgłoś się do mnie. Dobrze. Pospiesz się, zaraz zaczynamy. Zdążę do toalety? Byle szybko. Dzięki. Wszystko w porządku? Tak. Wezwać Brendę albo Davida? Nie, nic mi nie jest. Na pewno? Gotowa? Jasne. Zapraszam do mnie. Wskakuj na wagę. Teraz? Rutynowa sprawa. Ważę wszystkie dziewczyny. Jakiś problem? Nie, w porządku. Ile mierzysz? 1,50 m. 4 kilo za dużo. Średnia waga do wzrostu. Chcesz być średnia czy najlepsza? To kim byłaś? Tu nie wystarcza. Musisz być silniejsza i szybsza. Musisz zrzucić wagę, jasne? Dobrze, następna. ~45. Doskonale. Chodź, Kate. Muszę przyznać, że były to dosyć interesujące eseje. Chociaż wolałabym, by więcej z was przeczytało książkę, a nie tylko obejrzało film. Dobra robota. Bardzo ładnie. Bardzo dobry. Przypominam, że w przyszłym tygodniu zaczynamy ulicę główną Louisa. Nie ma wersji filmowej. Co się dzieje? Próbuję tylko... Tylko co? One wciąż próbują. Upadają i powtarzają jeszcze raz. 10-20 razy. Zobacz, jak lekko się porusza. Ucz się od niej. Leslie? Będziesz pracować z Andy. 8 pełnych cykli. Chybione się nie liczą. Robimy. Nieźle.
O wiele lepiej skaczesz. Dave kazał mi schudnąć. Słusznie. Trudno latać z balastem na brzuchu. Może gdzieś razem pójdziemy? Myślisz, że będziesz miała na to czas? Ludzie w Seattle lubią pozywać się nawzajem. Asystentki adwokata mają wzięcie. Na razie dorywczo, ale za kilka tygodni może będzie to coś stałego. Andy, tatuś. Już idę. Zrobił mi się pęcherz. Szkoła w porządku. Mili ludzie, super. David jest surowy, ale świetny. Też tęsknimy. Wkrótce się zobaczymy. Kocham cię. Nic nie jadłaś. Zrobiłam tak, jak lubisz, z serkiem. Obchałam się przed powrotem do domu. Na pewno? Daj znać, jeśli zmienisz zdanie. Dobrze. Świetnie. Zaczynasz łapać. Bardzo tęsknię. Jesteś przybita? Ciężko żyć z dala od domu. Wszystkie dziewczyny są połowę chudsze ode mnie i skaczą jak marzenie. Przesadzasz. Nikt nie jest połowę chudszy od ciebie. A skaczesz najpiękniej na świecie. Chyba jesteś uprzedzony. Masz rację. Ale znam cię. Dasz radę. Wiem, co by ci dobrze zrobiło. Co? Organizujemy imprezę. Przyjedź. Spróbuję. Zaczekaj chwilę, ktoś dzwoni. Jasne. You're gonna
Zabijesz mnie, ale muszę to zrobić. Mamy jutro test z socjologii, a Brian ma odpowiedzi. Ostatnio dostałeś 4 mniej, bo spotkałem się z tobą i byłem rozproszony. Teraz będzie lepiej. Pewnie tak. Pogadamy jutro? Dobra, kocham cię. Ja ciebie też. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Państwa datki umożliwią dzieciom z całego miasta uczestnictwo w zajęciach naszego klubu. Poczują się ważne, a przede wszystkim będą miały okazję się pobawić. Tyle tytułem wstępu. A teraz pierwsza gimnastyczka, medalistka olimpijska Leslie Reynolds. Nowa członkini klubu Andy Bradley. Lubisz te pokazy? Tak. Chodź się gdzieś wyrwiemy. A koszulki? Wrócimy na stoisko. A David? Chodź na salę. Poćwiczymy obrót. Mama przyprowadziła mnie do trenera, gdy miałam 1,5 roku. Ja miałam 7 lat. 7? O sobie nie wspomnę. Zdobyłaś wtedy pierwszy olimpijski medal? W drużynie. Zobacz. Które lubisz? Jestem na diecie. Jakiej? Własnej. Takiej nie znam. Ja stawiam. Zamówię sobie napój. Będzie fajnie. Przez ciebie mam wyrzuty sumienia. Ostatni. I niech nikt się nie dowie. Wcale mnie to nie cieszy. Mnie też nie. Każde z ciastek, które właśnie pochłonęłaś, wyglądało bardzo smakowicie, ale... Ale co? Jestem najgrubsza na sali. Widziałaś, jak trener mnie upokorzył? Niczego do ust nie wezmę. Można to obejść. Znam skrót. Jesz i nie tyjesz. Nie wiem, czy bym mogła. Nie mogłam się głodzić i ćwiczyć 7 godzin dziennie. Wciąż byłam głodna. Teraz nie jestem. Da się przeżyć. Ekler w czekoladzie. Nienawidzę cię. Można wytrzymać. Wszystkie to robią. Zaczekam na zewnątrz. Ściągnij pośladki, brzuch. Ruszaj. Wiesz, czemu jestem rozczarowany? Chodzi o wagę? Nie możesz się wahać. Zaczynasz, nawet jeśli się boisz. Jesteś nieustraszona. Tylko 3 dziewczyny z kraju pojadą na igrzyska.
50 tysięcy nie ma na to żadnych szans, ale ty je masz. Wykorzystaj ją, bo zaczynasz ją tracić. Cześć, Josh. Niespodzianka. Nie mogłem się doczekać weekendu, zwariowałeś. Razem możemy wrócić do domu. To, co przed chwilą zrobiłaś, wyglądało niezwykle. Zachwiałam się i popsułam lądowanie. Możesz na chwilę wyjść? Teraz? Nie mogę. Trener jest bardzo surowy. Nawet nie wiem, czy pojadę na weekend do domu. Gram mecz przeciwko Central. Obiecałaś. Na meczu z Hoover też cię nie było. Faktycznie. Zabrzmi jak zdarta płyta, ale przykro mi. Nie chodzi o to, że nie chcę, bo chcę. Dobrze. Zostanę chwilę i popatrzę, jak wyczyniasz te wszystkie sztuczki. Andy? Muszę się skoncentrować. Chcę znaleźć się w szóstce najlepszych i pojechać na eliminację. Nie możesz zostać. To wszystko? Jechałem 4 godziny, a ty mnie wyrzucasz? Przykro mi. Jasne. Siedemdziesiąt dziewięć, 80, 81, 82. Bierzesz tylko wodę? Śniadanko, mistrzów. A tosty? Może jeden? Dwa. Potrzebujesz energii. Wezmę dwa. Buźka. Proza Louisa ma podwójne dno. Krytykuje zarówno małomiasteczkowy prowincjonalizm, jak i sztuczny intelektualizm. Proszę o przykłady. Andy? Tak. Może ktoś inny. Angela? Jesteś w stanie to zrobić. Kilka powtórzeń i eliminacje są twoje. Coś nie tak? Nie, dam radę. Zaczekaj. Brenda? Podaj Andy kortyzon. Kostka przestanie boleć? Na chwilę. Ale nie wyleczę jej. Wszystko ma swoją cenę i czasami jest za późno, gdy dowiemy się, jak jest wysoka. Przemyśl, czy warto. Warto. Kiedy pomyślę o eliminacjach, kadrze i startach, wiem, że bardzo tego pragnę. Idę za ciosem, rozumiesz? Tak. Nie robisz nic złego. Co jest z tobą? Nikt już nie czyta książek. Dlatego kupujemy streszczenia. Obiecałam sobie, że nigdy po nie nie sięgnę. Proszę. Zrób sobie przerwę. Weekend w domu to nie czas na czytanie i pisanie eseju. Lepiej zajmij się Joshem. Zamknij się. Trener wziął cię dzisiaj w obroty. Kazał mi tylko doszlifować obrót i przygotowuje się do eliminacji. Tak szybko o nich myśli? To chyba dobrze. Na razie nie przygotowuj sobie miejsca na puchar. Wszystkim tak mówi. Żeby je zachęcić.
Zrobiłeś to bez uprzedzenia. Wolałem powiedzieć ci osobiście. Wiesz, pod jaką presją będziemy żyć? Zwłaszcza Andy. Coś wymyślimy. Likwidujesz jej fundusz? Zobaczysz, że na przeglądzie będzie najlepsza. Zaczyna pracować na swoje nazwisko i wkrótce dostanie stypendium. Dzień dobry. Tak wcześnie wstałaś? Kwestia przyzwyczajenia. Zjesz śniadanie? Dawno nie siedzieliśmy razem przy stole. Może być omlet? Pobiegam z Joshem. Później coś zjemy. Odchudzasz się. Tracisz na wadze. Ile schudłaś? Kilka kilogramów. Świetnie wyglądasz. Dzięki. Nie jest ci za gorąco? Nie. Ledwo za tobą nadążam. Może nie jesteś w formie, tak myślisz? Przestań. Co jest? Nic, przepraszam. Ścigamy się? Nic więcej nie zjesz? Przed chwilą biegaliśmy. Nie chcę zmarnować wysiłku. Cały czas się głodzisz. Proszę. Nie. Na pewno? Na pewno. Najadłam się. Będę siedzieć w bluzie i pić swoją wodę, bo tak mi się podoba. Dobrze. Rób, co chcesz. Zostaw mnie w spokoju. Jeszcze jesteście? Ile mamy? 45. Doskonale. To znowu ja. Chciałem wcześniej pogadać, ale spóźniłem się. Zastanawiam się, dlaczego nie oddzwaniasz. Odezwij się. Co takiego zrobiłem? Nie odbiera? Nie. Chodźmy stąd. Myślałem, że jestem wyjątkiem. Nie sądziłem, że ciebie też tak traktuję. Źle się czuję, obgadując ją, ale bardzo się zmieniła. Seattle nie jest daleko, ale... Trzeba się umawiać, żeby z nią porozmawiać. W tym napoju była kofeina.
Prosiłaś bez kofeiny. Pewnie się pomylili. Aż ręce mi się trzęsą. Bo ci jest zimno. Lepiej? Tak. Nic złego nie zrobiłeś. Cały czas się oddalamy. Muszę z tobą porozmawiać. Dzwonię powiedzieć, że mi naprawdę przykro. Jestem przemęczona. Nawet nie wiem, jaki dzisiaj dzień. Ani o czym mówię. Słuchaj, Josh. Może to nie w porządku prosić o coś takiego, ale zastanawiam się, czy w weekend zechciałbyś się ze mną spotkać. To dla mnie ważne. Tęsknię. Na równoważni Kate Obler. Zastanawiasz się, którędy uciec? Szukam Josha. Na twoim miejscu myślałabym o skokach, nie o chłopaku. Już za chwilę Leslie Reynolds. Zobaczcie, zajmujecie pierwsze i drugie miejsce. To pierwszy krok na igrzyska. Ciężko na to pracowaliśmy. Wiecie, co macie robić. Maksymalnie się skoncentrować i wykonać ćwiczenie bez względu na wszystko. Całym sercem jestem z wami. Wiecie, że wam się uda. Wygramy. Umieram z głodu. Na równoważni Leslie Reynolds. Cały czas mi burczy. Nie mam czasu, żeby cię niańczyć. Weź się w garść. Napij się wody. Przygotowuje się Andy Brantley. Kolejna Andy Brantley. Thank you.
Miałaś wcześniej kłopoty z równowagą? Nie. Nigdy wcześniej nam nie mdlała. Próbujemy znaleźć przyczynę. Miałaś zawroty głowy? Raczej nie. Jadłaś coś dzisiaj? Banana. To za mało. Potrzebujesz węglowodanów, zwłaszcza w dni wzmożonego wysiłku. Miałam dziś urwanie głowy. Rozumiem Państwa troskę, ale to powszechny problem młodych sportowców na tym poziomie. Nic mi nie jest. Dzięki, że przyjechałeś. Nastraszyłaś nas. Co o tym myślisz? Ona prawie nie je. Rano coś przekąsiła. Jak się czujesz? Jak mistrzyni, która jest w pierwszej szóstce? Jak ktoś, kto powalczy o miejsce w kadrze? Wiedziałem. Naprawdę? Naprawdę. Już idę. Cześć. Rodzice wyszli? Są na romantycznej kolacji. Twój tata mnie uprzedził. Poważnie? Świętujemy? Cudownie. Połóż wszystko na stole. Pójdę po serwetki. Zaczekaj, mademoiselle. Serwetki. I pizza. Przyniosę wodę. Cierpliwości. Voilà. Moja ulubiona. Odrobina nastroju. Kradzione. Zwinąłem ze stołu w pizzerii. Jeśli spytają, nigdy mnie tu nie widziałaś. Jasne. Omal bym zapomniał. Muzyka. Płyta jest super. Co robisz? Nic. Andy, nie jestem głodna. Czuję się przez ciebie winna, bo przyjechałeś na weekend i wpadasz z pizzą i kwiatami. Jeśli nie jesteś głodna, możesz to powiedzieć. Nie musisz chować jedzenia. Niczego nie chowam. Nic nie rozumiesz. Czego? Co się z tobą dzieje? Ostatnio jesteś jak co? Nie wiem. Wiesz co? Spadaj razem ze swoją pizzą, kwiatkami i świeczką. Proszę. Josh już pojechał? Pokłóciliśmy się. Przeze mnie. Wkrótce ma urodziny i potwornie się czuje. Jemu to powiedz. Dzwoń. Dobrze. Dzień dobry. Myślałam, że zrobisz sobie wolne. I robię. W sobotę zemdlałaś. Za bardzo się przeciążasz. Mamo, nie żartuję. To niezdrowe. Trener mówi, że nic mi nie jest. Kate. Tak mi przykro. Co się stało? Nie przeszłaś. Dziwne, że zaszłam tak daleko. Moje ciało już mnie nie słucha. Chyba dojrzewam. Przejęłaś się bardziej ode mnie. Zawiodłaś Davida. Nie sądzę. Nie? Wiesz, z iloma dziewczynami pracował? Ile trafiło na igrzyska? Policzysz na palcach jednej ręki. Zwariowałby, gdyby przejmował się każdą przegraną. Przyszłaś się pożegnać? Dlaczego miałabym porzucić trening? No wiesz, bo nie jadę na igrzyska? Uwielbiam gimnastykę, ale nie cierpię rywalizacji. Dla mnie to zabawa. Cześć. Wiedziałam, że przejdziemy. Było oczywiste, że jesteśmy lepsze od reszty. Przepraszam, że byłam nieprzyjemna. Byłyśmy na zawodach.
Pomyliłaś mnie z kimś innym. Niech to. Siedemdziesiąt, 71, 72. Wszystko w porządku? Tak. Nie. Chodzi o Andy. Co się dzieje? Jest środek nocy. Zajrzałam do jej pokoju. Ćwiczy brzuszki. To nienormalne. Elliot? Jestem tutaj. Zapytałaś dlaczego? Uważa, że to element treningu. Wszystko temu podporządkowała. Ćwiczy na poziomie, o którym inni mogą pomarzyć. Nie ma w tym nic dziwnego. Może to ją uspokaja i pomaga zasnąć. Ciebie tu nie ma. Niczego nie wymyślam. Coś jest nie tak. Płacimy mnóstwo kasy temu trenerowi. Jest ekspertem, jednym z najlepszych. Powinniśmy mu zaufać. Sama nie wiem. Andy? Co? Wypadają ci włosy, wszystko okej? Od kiedy się o mnie troszczysz? O co ci chodzi? Pogadaj z moją niańką. Nadal jesteś wściekła? Nie możesz się tak krótko ściąć. Bardzo byś tego chciała. Musisz być twarda, inaczej nigdy nie trafisz do kadry. Jesteś naprężona. Wytrzymaj. Tak, fantastycznie. Zaczekaj. Siadaj. Dobrze się czujesz? Tak. Słyszałem to i owo. To i owo? Podobno o siebie nie dbasz. Rozmawiałeś z Leslie. Mało jesz, mało śpisz. Zmuszam cię do zbyt ciężkiej pracy? Ćpię ile trzeba. Nie masz kłopotów? Żadnych. To dobrze. 15 powtórzeń. Bądź dokładna. Wiem, że jest późno. Na pewno możesz? Nie ma sprawy. Świetnie. Od dziś do eliminacji ćwiczysz non-stop, z weekendami włącznie. Nie jesteś niewolnicą Davida Blaira. Josh ma urodziny. Nie wiem, co robić. Wydajemy na niego fortunę. Pracuje dla nas, dla ciebie. Jeśli chcesz w piątek jechać do domu, powiedz mu to. Ubijemy interes. Zadzwonię i powiem, że zdechł nam pies. Nie mamy psa. Tego nie wie. Co w zamian? W kuchni jest pierś kurczaka i pieczone ziemniaki. Musisz to zjeść. Pyszne. Dzięki. Zostaw. Na pewno? Dobra. Jak urodziny? Dobrze.
Andy nie ma? Nagrałam się jej, ale nie oddzwoniła. Holly, Josh. Ja zacznę. To, co się wydarzyło, to nieporozumienie. I to duże. Andy jest moją przyjaciółką i w żadnych okolicznościach nie zrobiłabym czegoś tak niskiego. Ani ja. Przyjaciele? Przyjaciele. Andy? Zaczekaj, co robisz? Musisz mnie zdradzać akurat z Holly? Gdybyś na chwilę przestała myśleć tylko o sobie, wiedziałabyś, że spędzam z nią więcej czasu niż z tobą. Różnica jest taka, że kiedyś tu byłaś, a teraz cię nie ma. Przepraszam. Wiesz, co myślę? Musimy przez to przejść. Oczekuję twojej pomocy w treningu. Jakim treningu? Tym do kolejnych eliminacji, a potem do innych zawodów? To znaczy, że nie chcesz być ze mną? Nie. Mówię, że nie jestem z tobą. Nie chcę tak. Mam wszystko rzucić? Jasne, że nie. To twoje życie. Ale ja też pragnę żyć. Przykro mi. Próbowałem. Dłużej nie wytrzymam. Poznałam Josha na tym placu zabaw. Pamiętasz? To było dawno temu. Chyba w pierwszej klasie. O której jutro wracasz? Raczej wcześnie. Pewnie ci ciężko. Jeździć tam i z powrotem? Jest gorzej niż myślałam. Potrzebujesz pomocy. Pogadaj z kimś. Jesteś przeciążona. Zadbaj o siebie, jedz. O co ci chodzi? Nie jestem głupia. Przeglądałaś się w lustrze? Zawsze uważałam, że jesteś piękna, bystra i utalentowana. Teraz tak nie myślę. Wyglądasz, jakbyś wróciła z piekła i nie potrafię ci pomóc. Staram się mieć wszystko pod kontrolą. Cały czas myślę, że jeśli przetrwam, będę zadowolona. Wiem, co robię i nie umiem powiedzieć stop. Widzę, jak wyglądam. Nie mogę się zatrzymać. Zaraz będę płakać. Miliony dziewcząt chciałoby się znaleźć na moim miejscu. Nic mi nie jest. Chodź na chwilę. Spóźniłam się. Nie pierwszy raz. David nie widział. Jesteś skrajnie wyczerpana i wychudzona. Co się dzieje? Nic mi nie jest. Spójrz na mnie. Nic nie jesz, czy obżerasz się i wymiotujesz? Myślisz, że to coś nowego? Wiele dziewcząt tak robi, zwłaszcza gdy znajdzie się na twoim poziomie.
Też tak robiłam. Trzeba być chudym, żeby wygrywać, skakać wyżej. Tracisz na wadze, skaczesz wyżej i myślisz, że tak jest dobrze. Tak naprawdę nie, bo twój organizm nie daje rady. Tracisz siły. W końcu stracisz wszystko, na co tak ciężko pracowałaś. To, co robisz, jest niebezpieczne i nie jest konieczne. Chodź, kochanie. Zjadłaś śniadanie? Płatki. Przepraszam, że pani czekała. Chcę pomówić o Andy. Jest fantastyczna. Widział pan, jak wygląda? Jest za szczupła. Kiedy przyjechała, była okrągła. Nauczyłem ją trzymać dietę. Prawie wcale nie je. Zbyt intensywnie ćwiczy, czasami w środku nocy. Nie zachowywała się tak, dopóki pana nie wynajęliśmy. Proszę posłuchać. Odpowiadam za dziewczęta, kiedy przebywają na sali. Nie obchodzi pana, że się głodzi? Wcale tak nie powiedziałem. Jestem jej trenerem, za to mi płacicie. Andy ma szansę wygrać zawody i dostać się do reprezentacji, dzięki mnie. Wiem, jak pracować. Przepraszam, ale może to pani powinna nad nią popracować.
tata. Jak się masz, kotku? Spociłam się, wezmę szybki prysznic. Faktycznie straciła na wadze. Mówiłam ci. Nie zdawałem sobie sprawy. Musimy coś zrobić. Zaczynam się o nią bać. Co na to, Blair? My jesteśmy rodzicami. Musi jeść, żeby przytyć. Po zawodach usiądziemy z Andy i zastanowimy się, co dalej. Witamy na międzystanowych zawodach w gimnastyce sportowej kobiet. Skok przez kozła John Thurston. Wiecie, po co przyjechałyście. Pokażcie sędziom, jaki macie talent. Niech zobaczą to, co ja widziałam. Bez względu, jak wam pójdzie, jestem z was bardzo dumny. Ćwiczenia wolne, Andy Bradley. Jesteś pierwsza. Chodź. Pokaż, co potrafisz. Udało się. Wynik 9,8 punktu. Dobrze. Następna to Leslie Reynolds. Dalej, Leslie, teraz ty. Wynik 9,7 punktu. Skok przez kozła, Andy Bradley. Wynik Andy 9,4.
Kolejna Leslie Reynolds. Next up on vault, Leslie Reynolds. Wynik 9,8. Na równoważni stanie Andy Bradley. Andy, twoja kolej. Trzymaj się. Skup się. Podaliśmy jej silne środki uspokajające. Wyjdzie z tego? Kręgosłup nie jest uszkodzony, ale złe odżywianie sprawiło, że ma kruche kości. Poza obtłuczeniami ma przesiloną miednicę i kostkę. Z czasem organizm wydobrzeje, ale jeśli nadal będzie tak intensywnie trenowała, może dojść do trwałych zmian. Ten upadek to ostrzeżenie. Należy wsłuchać się w jej ciało. Dziękuję. Wiedziałam, że tak będzie. Powinnam zmusić ją do jedzenia. Próbowałaś. Ostrzegałaś mnie. Jak się ma? Poza tym, że ma anoreksję, poobijane kości i omal się nie zabiła, wszystko jest w porządku. Naprawdę się o nią martwię. W sposób, jakiego nigdy nie zrozumiem. Pozwolił pan na to. Pani również. Proszę powiedzieć, że wpadłem. Mamo? Tato? Nic mi nie jest? Wyjdziesz z tego. Przepraszam. Ja ciebie też. Mamo, co robisz? Chodź mi pomóc. Jak się czujesz? Lepiej. Na co te pudła? Lekarz powiedział, że możesz podróżować, więc wracamy do domu. Chciałaś mi powiedzieć, jak dojedziemy? Po tym, co się stało, zaczniemy wszystko od nowa. Jak możesz mi to robić? Omal nie złamałaś kręgosłupa.
Musisz wydobrzeć. Później może wrócisz do gimnastyki, ale z innym trenerem. Nie wyjadę. To było moje marzenie. Nie chcę z niego rezygnować. Andy. Andy. Bardzo dobrze, schudłaś. Następna. Co jadłaś na kolację? Woda tyle nie waży. Dobrze, następna. Świetnie. Ile mierzysz? 1,50 m. Schudnij 2 kilo. Ale chcesz być najlepsza? Musisz być szybsza i silniejsza. Tylko lekkim się udaje. Musisz być lżejsza. Jasne? Zrozumiałaś? Na pewno? Tak. Cześć. Szybko wróciłaś. Chciałam wpaść do szpitala, ale bałam się, że posądzisz mnie o hipokryzję. W porządku. Cieszę się, że wróciłaś, choć nie będziemy razem trenować. Jestem w reprezentacji. Słyszałam, gratuluję. Chciałaś tego. Ty też, prawda? Tak. Muszę lecieć. Ćwiczę 247. Leslie, nie musisz tego robić. To niebezpieczne. Dam radę. Do zobaczenia. Andy. Miło cię widzieć. Jak się masz? Dobrze. Blado wyglądasz. Nieco przystopujemy, zważywszy... Dziwię się, że tak szybko wróciłaś. Myślałam, że jestem gotowa. Ale nie jesteś. Zaczekaj. Chciałam dla ciebie jak najlepiej. Chcę tego dla wszystkich dziewcząt. Wiem. Do roboty. Powiedziała, że nie pojedzie. Uparła się. Czekaj. Właśnie wróciła. Już dobrze? Jedźmy do domu. To wszystko? Tak, niosę do łazienki. Pomożesz mi je rozpakować? Dzieci patrzą. Jak się czujesz? Tak, jak wyglądam, niespecjalnie. Nieprawda. Próbują mnie utuczyć. To chyba dobrze. Jedzenie to część terapii. Chodzę na spotkania dla dziewcząt z zaburzeniami łaknienia. Jak mogłaś? Próbuję cię zrozumieć. Wiem. Trudno to wytłumaczyć. Myślałam, że muszę być doskonała, bo inaczej kogoś rozczaruję. Nikogo byś nie rozczarowała. Jak długo zostajecie? Wróciliśmy. Myślałem, że tak ciężko pracowałaś. Muszę zrobić sobie przerwę. Dziwne, że zapomniałam, dlaczego na początku ćwiczyłam. Stało się to moim obowiązkiem. Jak jedzenie ziemniaków? Tak. Jak zjedzenie tego ziemniaka? Zajmie trochę czasu. Jeśli chcesz, zostanę tak długo, aż go zjesz.
Bardzo chcę. Wystąpili opracowanie wersji polskiej Studio Company Warszawa. Tekst Paulina Malinowska-Kowalczyk. Czytał Andrzej Gajda.